Średnia przeżywalność w tej chwili to jest 70 kilka lat. Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Wytłumaczenie tego może być takie, że są bardziej zadbane i szybciej reagują, jeżeli jest jakieś zagrożenie. Mężczyźni częściej to zagrożenie lekceważą. To były intensywne 3 godziny z dużą dawką wiedzy i często szokujących informacji o śmierci, ciężkich chorobach czy rodzinnych tragediach. Ale nie chodzi o to, aby straszyć, tylko o to, aby zapobiegać. Zapobiegać chorobom nowotworowym, uzależnieniom i złym nawykom żywieniowym. Specjalnie dla bogatyńskiej młodzieży Amazonki przygotowały kolejny raz po pandemicznej przerwie spotkanie ze specjalistami. Były zatem wykłady i rozmowa. Od razu mogę wam powiedzieć, że nie jesteście w kręgu rażenia, czyli nie jesteście grupą ryzyka. Oczywiście, że nowotwory u osób w grupie wiekowej, która przeważa tutaj na tej sali, zdarzają się i być może niestety dotknęło to kogoś z was, albo waszych przyjaciół, albo słyszeliście o dziecku czy kimś z waszych rówieśników, kto zachorował na nowotwór i to się zdarza. Dzisiaj tutaj mamy na sali po brzegi wypełnioną salę kinową Domu Kultury. To jest około 360 osób. Ja oceniam to tak, że jest to bardzo wdzięczna grupa osób słuchających. Może w jakimś sensie te osoby są skierowane tutaj przez szkoły, ale myślę, że jest to bardzo fajna forma spędzenia czasu takiego lekcyjnego. Młodzież chłonie wiedzę. Osoby, które przyjechały dzisiaj tutaj z wykładami, mają ogromne predyspozycje dotarcia do młodego człowieka, do przekazania mu tych treści, często w sposób bardzo okrutny, radykalny. Stres obniża odporność organizmu, więc te komórki, które mutują, nie będą wychwycone i rzeczywiście ludzie, którzy są zestresowani, częściej mają problemy, także nowotworowe. Amazonki postawiły na spotkanie z fachowcami, którzy umieją dotrzeć do młodzieży. Zaprosiłam takie, ja to nazywam perełki. Osoby, które z jednej strony mają bardzo dobry kontakt z młodym odbiorcą, a z drugiej strony mają za sobą ogromne doświadczenie właśnie w gabinecie lekarskim, w gabinecie psychoterapeuty, osoby, które znają życie z autopsji, które przebywają z osobami, leczą osoby chore na nowotwory, czy osoby, które uległy uzależnieniu, czy też osoby, które zmagają się z chorobą otyłości. Przypominania o tym, co ważne i o tym, jak nie zachorować, nigdy dość. Tym bardziej, że statystyki dotyczące nowotworów wciąż są złe. Pacjentów z nowotworami jest coraz więcej. Jedynym nowotworem, na który zapadalność spada, to jest rak żołądka, ale no, nowotwór, z którego można wyleczyć, ale jest dużym wyzwaniem, i może rak wargi. A tak poza tym jest coraz więcej przypadków chorych na nowotwory. Kształtujemy nawyki i też właśnie teraz młody człowiek nie sięgnie po papierosa, odmówi, dlatego że słyszał, że to z różnych względów, także ryzyko zachorowania jest niedobre, to, że nie będzie się opalał na czerwono, to, że być może zapyta swoją mamę, czy była na mamografii, bo słyszał, że jest takie badanie i czy jej też dotyczy, albo na cytologii, która jest dosyć rzadko wykonywanym niestety badaniem, bo ludzie się nie zgłaszają. Myślę, że to jest bardzo dobre. Jeżeli teraz zaczną prowadzić życie w taki sposób, żeby realizować te podstawowe zalecenia kodeksu walki z rakiem, no to wierzę, że ryzyko zachorowania w przyszłości będzie niższe. Jeżeli badacie swoje piersi, to możecie wyczuć takie delikatne zgrubienia tkanki gruczołowej, co jest naturalne, lub łagodne guzki. Najczęściej są to włókniaki albo przestrzenie wypełnione płynem, czyli torbiele. Ale niekiedy może to być guzk, który jest nowotworem, który jest rakiem. Jak zapobiegać nowotworom, sporo młodzieży już wiedziało. Warto jednak nieustannie przypominać. Unikanie palenia, prawidłowa dieta i właśnie udział w badaniach przesiewowych. Tych zaleceń jest więcej, bo tam jeszcze jest wyszczególnienie 5 porcji warzyw i owoców,
jeśli chodzi o palenie, nie tylko nierozpoczynanie, ale także zaprzestanie palenia, albo niepalenie przy innych, albo unikanie osób palących, albo prośba do tych osób, czy egzekwowanie swoich praw, żeby nie paliły w naszym towarzystwie, bo palenie to jest taki czynnik bardzo niekorzystny. Odpowiednia dieta, unikanie nadmiernego opalania, takiego, żeby nie oparzyć się na czerwono, bo to zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka, który jest niebezpiecznym nowotworem. Unikanie zagrożeń w miejscach, w których pracujemy. Są takie zakłady przemysłowe, czy takie substancje, które zwiększają ryzyko zachorowania. No i też znajomość podstawowych objawów i szybki kontakt z lekarzem wtedy, kiedy podejrzewamy u siebie nowotwór. To jest bardzo ważne, żeby nie uspokajać się, że to pewnie nie jest nic złego, bo nie boli, bo ktoś tam też coś takiego miał. Nie szukać odpowiedzi w internecie, bo często to są złe, fałszywe źródła z przypadkowymi odpowiedziami przypadkowych osób, które absolutnie nie mają żadnego prawa, żeby doradzać nam w kwestii zdrowotnej i to jest bardzo ważne. Takie podstawowe rzeczy, ale te podstawowe rzeczy mogą ratować życie. Dzisiaj słuchali, tak? I widzieli Państwo, że było zainteresowanie, mieli pytania, byli interaktywni, potrafili wymienić te czynniki, o których rozmawialiśmy. Myślę, że to jest bardzo dobra grupa. Może to jest tak, że wydaje się nam, że jeżeli mamy 16-17 lat, to nowotwór to jest choroba ludzi starych, czyli takich, którzy, no, wydaje się nam, że jak ktoś ma 50-60 lat, to jest tak strasznie daleko i tak, i to jest w ogóle poza horyzontem, ale prędzej czy później będziemy w tej grupie albo będzie tam ktoś z naszych bliskich i myślę, że to ma znaczenie. Wydaje się, że to może nie jest odpowiednie teraz, ale właśnie to kształtowanie tych podstawowych nawyków na całe życie, to może mieć znaczenie, no bo wtedy to będzie procentować w przyszłości. Nowotwory to plaga XXI wieku, ale nie mniejszą plagą są uzależnienia. Walka z nimi nie ma końca, zwłaszcza w bogatyni jest z tym duży problem. Zatem nigdy dość przypominania, jak złe są narkotyki, alkohol czy nadmiar gier i internetu. Uzależnienia często pochodzą z ignorancji, z niewiedzy. Nam się wydaje, że możemy mieć na tym kontrolę, że możemy w każdej chwili przestać. Wypieramy to, tak jak wcześniej w czasie wykładu mówił o tym doktor, że my nie chcemy się tego przyznać. Mówimy, że mamy silną wolę i tak dalej, ale to nie jest prawda. To nie od tego zależy. Skupiłem się głównie na przekazie dla młodych ludzi o niebezpieczeństwach dotyczących uzależnień chemicznych, behawioralnych. I chciałem to przekazać właśnie w taki obrazowy, sugestywny sposób, no żeby się zaczęli zastanawiać nad decyzjami, nad własnym wyborem i żeby też myśleli o konsekwencjach, które z tego wynikają. Czyli chodzi o odpowiedzialność, tak? Chodzi też o właściwe dokonywanie też jakiegoś takiego rozeznania w tym świecie, gdzie mamy dużo zagrożeń, dużo pułapek, no i żeby tego unikać. Dzisiaj mamy bardzo dużo nowych uzależnień behawioralnych. No i z powodu rozwoju technologii, no i nie tylko, bo też mówimy na przykład o pracoholizmie, czyli tutaj ten pracoholizm też staje się poważnym problemem dla nas, no ale z drugiej strony no mamy do czynienia z czymś takim, że no chcemy się utrzymać na jakimś wyższym poziomie. No i angażujemy się w pracę i czasami się w niej zatracamy. Fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonów komórkowych, internet, gry. No ale też wchodzi w to też hazard, no bo dzisiaj możemy grać internetowo. No oprócz tego, no to mamy jeszcze po prostu tutaj do czynienia z czymś takim jak nieodpowiednie odżywianie, czyli zaburzenia żywieniowe, które później mogą być wynikiem anoreksji czy bulimii. Że to są jakby te problemy, no, które przynajmniej ja osobiście jakby widzę i które są poważnym problemem dla młodych ludzi dzisiaj. Bogatyńskie Amazonki na konferencję pod hasłem Twoje zdrowie w Twoich rękach, zanim będzie za późno, zaprosiły uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Zdaniem nauczycieli nie był to zmarnowany czas. Uważam, że jak najbardziej jest to taki pożyteczny temat dla uczniów, zwłaszcza jeśli chodzi o uzależnienia. Jest to bardzo duży problem. No i podobnie jak choroby nowotworowe, jest to tak samo bardzo ważny temat. Osób chorych na nowotwory jest coraz więcej, dlatego jak najbardziej te tematy są dla dzieci pożyteczne. Bardzo ciekawe dla uczniów jest to po prostu coś niezwykle
atrakcyjnego, dlatego że wypowiadają się tutaj autorytety. My jesteśmy nauczycielami, mówimy im o języku polskim, o matematyce, o fizyce, a tutaj mogą po prostu usłyszeć to od osób, które po prostu są fachowcami w swojej dziedzinie. Wykład jest taką metodą, która wydawała mi się mniej może docierającą do młodzieży faktycznie, bo oni są nauczeni takiej stymulacji bardziej warsztatowej i tak dalej. Natomiast treści, które są dzisiaj prezentowane, są poniekąd szokujące, oddziałowują na emocje i myślę, że dzięki temu właśnie te wykłady są tak inspirujące, tak zajmujące i myślę, że docierające jednak do umysłów tych młodych ludzi, ponieważ to nie jest tylko, przepraszam za użycie czcza gadanina, to jest naprawdę wartościowe przekazanie doświadczeń ludzi, którzy na co dzień pracują z osobami, które doświadczają tego. Teraz jest wykład o uzależnieniach, wcześniej było pana doktora onkologa, więc to są osoby, które praktykują, które przekazują swoje doświadczenie życiowe tym młodym ludziom i myślę, że stąd utrzymanie uwagi przez godzinę trwania tych wykładów są skuteczne i jednak zapadają w pamięć. No nie ukrywam, że ja byłam też bardzo poruszona tym, co się dzisiaj dowiaduje tutaj na tej konferencji i sposób też, w jaki o tym mówią, myślę, że jest dostosowany też do wieku odbiorców, że dzisiaj trzeba troszeczkę też szokować tymi informacjami. Niestety one są prawdziwie realne, to nie są fake newsy, to są realne statystyki, realne badania. Dyrektor szkoły numer 1 zaznacza, że wirtualny świat to także dużo nieprawdziwych informacji i młodzież często nie dociera do prawdy. Tu jest zupełnie inaczej. Dużo się tworzy właśnie fake newsów i takich błędnych przekonań o pewnych sprawach, więc im wcześniej o tym mówimy, nawet jeżeli to realnie nie dotyczy tych dzieci, to one mają szansę na to, żeby budować większą świadomość, mieć świadomość tego, że jeżeli będą wkraczać w wiek dojrzewania i w dorosłe życie, to ta prawda gdzieś tam będzie procentowała w ich głowach. Spora dawka wiedzy zaserwowana była także na temat zdrowego odżywiania się. Lekarz medycyny Dorota Helim-Sobkowiak opowiadała o tajnikach żywieniowych, o których często zapominamy, zwłaszcza gdy na rynku dostępnych jest coraz więcej fast foodów. Było zatem o tym, co jeść i jak jeść, żeby nie chorować, nie tyć i dobrze się czuć. Wy jesteście w okresie anabolicznym wzrostowym, to wy, kochani, przede wszystkim powinniście postawić na dobry udział białka też w waszej diecie, bo białko da wam sytość. Czyli nie będziecie wtedy podjadać. Czego? Podjadać. Słodyczy, przekąsek, słonych paluszków i czegoś tam jeszcze. Kolejnej kromki chleba. Czyli warto po prostu jeść białko. O tym będzie też za chwilę. A jakie białka znacie? Dobra, białko, które mówimy, że musicie jeść. Mięso jecie? Dobra, podroby jecie? Podroby to są wątróbka, żołądki, serduszka. To ja zachęcam, powiem tak, raz w tygodniu możecie przyjść do mamy i powiedzieć, że życzycie sobie, żeby chcecie zjeść podroby raz w tygodniu. Konferencja Amazonek odbyła się 8 czerwca. W jej przygotowaniu finansowo pomogła Fundacja PGE. Na koniec uczniowie mogli spróbować zdrowych przekąsek, słodkich i słonych, przygotowanych przez restaurację Hoker ściśle według przepisów dietetyczki. Zatem wiedza praktyczna i teoretyczna spotkały się na koniec konferencji.